Witam szanownych zebranych, kłaniam się. Dzisiaj opowiem nieco ciekawych rzeczy o tynkach, zaprawach i farbach malarskich mineralnych ze świątyni królowej Hatshepsut w Deir el-Bahari w Górnym Egipcie. To miejsce jest zlokalizowane mniej więcej tutaj, gdzie strzałka pokazuje, na lewym brzegu Nilu. Tutaj mamy Luxor, pod strzałką się chowa, El Tarif, Armand i zmierzamy w tą stronę. Za chwilkę pokażę świątynię, jak ona wygląda. Teraz widok z ponad świątyni na tak zwany Asasif. To jest strefa kultywacji, czyli upraw. Widać, że granica między polami a pustynią jest bardzo ostra, a Nil sobie płynie tutaj mniej więcej. Wykręca tam i udaje się na północ w kierunku El Tarifu i Kena, miejscowości Kena. No jak widać, rzeźba terenu jest bardzo specyficzna, są liczne doliny, zupełnie suche w tej chwili już. Tu jest cały taki masyw małych, masyw Asasif się to nazywa, w którym są liczne groby, oczywiście wyrabowane, natomiast całość tutaj tego masywu, z którego jest to zdjęcie zrobione, to są wapienie tebańskie, bardzo specyficzne. No i zdjęcie świątyni, o której będzie mowa, zwłaszcza o malarstwie i właśnie tych tynkach, zaprawach, płaskorzeźbach. Wykuta jest, usytuowana jest w wykutej takiej niszy skalnej. Tutaj mówiłem właśnie o poszukiwaniu grobu Herhora, tu żeśmy z profesorem Niwińskim działali. Tutaj jest świątynia Totmesa III, no i szereg różnych innych obiektów. No, widok jest niesłychany, to wszystko zdjęcie zrobione z balonu o wczesnych godzinach porannych, jeszcze przed wschodem słońca, wszystko na czerwono świeci. Dolina Królów jest mniej więcej tutaj schowana, z tyłu to ścieżki są prowadzące do Doliny Królów. Góra nazywa się La Sim i od podstawy góry, właściwie od tych piargów, które tutaj są, aż do samego szczytu znajduje się tutaj kilkadziesiąt horyzontów z krzemieniami, bardzo dobrymi do obróbki metodą dłubkową. Sama świątynia, czy też mapka świątyni wygląda mniej więcej w ten sposób. Tutaj jest wejście na najwyższy taras, tutaj jest część, no, której turyści nie zwiedzają, zamknięta. Bardzo ciekawa, z licznymi malunkami, malowidłami i tak dalej. Tutaj jest kaplica królowej Hatshepsut, a ja opowiem Państwu o tym małym zakątku całej świątyni, bo tutaj robiłem badania i tutaj mogę coś opowiedzieć. To jest widok właśnie tego górnego tarasu. Turyści, jak widać, w dużych ilościach. Tu się wchodzi do tego sanktuarium, wejście jest zamknięte, natomiast tędy przechodzi się do kaplicy królowej Hatshepsut. Po obu stronach znajdują się kaplice, które też są niedostępne dla turystów, opracowywane naukowo. To jest kaplica, o której Państwu opowiem nieco, to jest kaplica boga Amona, który no, był czczony przez właściwie cały okres dynastyczny. I tutaj próbki były pobierane według takiego układu XY, który pozwalał na lokalizację na ścianach próbek. To jest wejście, tutaj z tej strony jest wejście. Tutaj są ściany narysowane, zakreskowane, no i próbek było wziętych kilka do różnego rodzaju badań, jest skala, także pomieszczenie jest niewielkie. I tutaj mamy postacie Amona z różnych miejsc w kaplicy, właśnie Amona w świątyni Hatshepsut.
gdzie no, troszeczkę te zarysy płaskorzeźby są zatarte, troszkę malarstwo jest podniszczone. No, tu jeszcze nie jest źle, ale w tej części jest to już dość mocno zniszczone. Farba miejscami odpadła, prawda? Miejscami postać jest zdeformowana, z profilu rysowana nie ma na przykład kawałka nosa i jest w ogóle w stanie nie najlepszym, że tak powiem, czy była w nie najlepszym stanie. Dodatkowo jeszcze na to wszystko wpływały nietoperze, które tam się zagnieździły. No i fekaliami zanieczyściły zarówno samo malarstwo, jak i ściany niemalowane, i sufit, i tak dalej, i tak dalej. I o tym też chwilkę opowiem, jak to też można próbować walczyć z tymi zaciemnieniami właśnie spowodowanymi aktywnością, biologiczną aktywnością nietoperzy. Próbki wzięte z kaplicy Amona, tutaj są ponumerowane, pokazują, że powierzchnia płaskorzeźb miejscami jest taka bardzo nierówna. To nie są powierzchnie wyszlifowane, to nie są powierzchnie bardzo takie równe. To jest akurat próbka, która była wzięta blisko wejścia do kaplicy Amona. Widać, że ona ma zupełnie inny kolor niż pozostałe próbki. Właśnie ona była zanieczyszczona dość mocno fekaliami nietoperzy. To tak dla ogólnego wyobrażenia o morfologii tych próbek zdjęcia są zrobione, natomiast tutaj jest jeden fragmencik wapienia, który odpadł nawet nie przy badaniach konserwatorskich, tylko po prostu sam z siebie odpadł od ściany i widać, że ten kamień, ten fragment ściany jest bardzo mocno po brzegach przesycony ciemną właśnie substancją pochodzenia nietoperzowego, że tak powiem, która wsiąkła i to dość głęboko w strukturę kamienia. Biorąc pod mikroskop te próbki i przyglądając się szlifom, no widzicie różne, że tak powiem, rzeczy w tych próbkach. Po pierwsze, okazuje się, że w dużym stopniu płaskorzeźby przedstawiające Amona, boga Amona, były reperowane, naprawiane. I to już dość dawno. Naprawiano je gipsem mieszanym z fragmentami łupku Esna. Bez wątpienia gips jest lokalny, dlatego że żyłki gipsowe występują w wapieniach tebańskich i gips jest powszechnie dostępny, nadaje się świetnie do różnego rodzaju działań. Przy czym no, tego typu postępowanie wskazuje wyraźnie na to, że znano technologię wypalania gipsu, bo to nie był używany gips, że tak powiem, prosto ze ściany, zmielony i taki gips w ogóle by nie trzymał. Musiał zostać zrobiony gips prażony, czyli tak zwany gips budowlany, który był mieszany, jak widać, z różnymi rzeczami, głównie z ziarenkami kwarcu, ale też z fragmentami łupków właśnie Esna. No i dopiero poprawiano uszkodzenia właśnie na płaskorzeźbach przedstawiających postać Amona. Czyli dawno, dawno temu znano już technologię wypalania gipsu, wyprażania gipsu i technologię uzupełniania ubytku, bo to są rzeczy jeszcze zrobione w czasach dynastycznych. Natomiast tutaj mamy fragment tego wapienia, o którym mówiłem, który to jest szlif mikroskopowy. Widać, że w strukturę tego kamienia, tego wapienia wniknęła substancja organiczna i jest tutaj najwięcej na powierzchni. Natomiast ona wnika na głębokość centymetra i dwóch w głąb jasno-żółtego, pięknego wapienia, zmieniając
barwę na taką szarą, brunatno-szarą, niespecjalnie, że tak powiem, atrakcyjną. Dalsze badania przy pomocy mikroskopu polaryzacyjnego pokazały szczegóły tych napraw płaskorzeźb w kaplicy Amona. I cóż tu widzimy? No widzimy w próbkach gips, to jest gips właśnie, nawet widać, że gips jest miejscami włóknisty, co potwierdza to, że był brany ze spękań, które występują w wapieniach tebańskich, czyli jest to gips miejscowy, który jest zmieszany z okruchami wapieni tebańskich, więc nie używano samego gipsu, że tak powiem, tylko mieszano go z pokruszonym wapieniem tebańskim po to, żeby upodobnić możliwie jak najlepiej tą reperację zniszczonej płaskorzeźby do oryginalnego kamienia, dlatego że cała świątynia zrobiona jest z bloków wapienia tebańskiego. Podrabiano po prostu. Ale widać, że to raz im się dodało troszkę więcej właśnie okruchów wapiennych, kiedy indziej łupki esna się trafiają, właśnie te ciemne, kiedy indziej znowu w innych miejscach reparacji trafiają się ziarna kwarcu, małe i duże, bo to też jest ziarno kwarcu. Niemniej jednak wygląda na to, że w czasach dynastycznych tych reparacji było sporo. I to nie była jedna reperacja w jakimś tam konkretnym czasie, tylko no w zależności od sytuacji, jak się coś popsuło, to ewentualnie naprawiano. Także widać, że technologia i prażenia gipsu, i technologia naprawiania płaskorzeźb w kaplicach, przynajmniej tu w kaplicy Amona w świątyni Hatszepsut, no, była przekazywana przez kapłanów z pokolenia na pokolenie, bo to są rzeczy, które trwały setki, a może nawet więcej niż setki lat, prawda? Różne kłopoty z płaskorzeźbami, które potem jeszcze po reperacji te płaskorzeźby malowano i tak dalej, żeby to ładnie po prostu wyglądało. No a tutaj mamy na przykład właśnie fragment wapienia z kaplicy Amona i widać substancję organiczną związaną z aktywnością nietoperzy, która no, jest fantazyjnie dosyć rozproszona w masie wapienia i do poprawiania wyglądu tych zbrudzonych, że tak powiem, wapieni no, używaliśmy tam różnych rzeczy, między innymi próby były z używaniem wody rozcieńczonego perhydrolu, czyli wody H2O2, prawda? Zapomniałem, jak to się nazywa w tej chwili. Wody utlenionej, utleniającej. Ta substancja wtedy się utleniała i kamień przynajmniej powierzchniowo odzyskiwał swoją barwę. Popatrzmy na patyny, które rozwijają się na skałach. To jest fragment dużego kamienia, który znajduje się w pobliżu świątyni w Dżeblu, w każdym razie, na którym był podpis Butehamona. To jest linia wyryta podpisu Butehamona. Nie ma jej całej, ale fragment się tutaj zachował, tych właśnie podpisów, tego strażnika grobów, o którym poprzednio wspominałem. No widać, że zagłębienia wyryte, prawdopodobnie krzemieniem, kamieniem, wyryte jako podpis, no mają inną barwę niż skała rodzima. Ta skała rodzima jest spatynizowana, patynę ma taką ciemną, natomiast te ślady po ryciu, że tak powiem, podpisu są jaśniejsze. To zresztą tutaj też widać. Jeżeli się zrobi przekrój takiego fragmentu, gdzie był ten podpis wyryty, to jest właśnie przekrój miejsca, gdzie Butehamon się podpisywał, no to widać, że znajduje się w tym rytym, w tych rytych liniach, znajduje się patyna, to tutaj jest patyna, prawda, to ten odcinek, ale ona jest znacznie cieńsza niż patyna, która występuje w pobliżu.
Tu mamy skałę naturalną z patyną nienaruszoną, no i miejsce, gdzie właśnie Butehama się podpisywał. Tutaj jest inne miejsce z tej samej skały, gdzie widać, że stara patyna jest jak gdyby dwudzielna, dwuczęściowa. To jest patyna zbudowana z minerałów żelaza i manganu. Przede wszystkim jest to manganit i tlenki i wodorotlenki żelaza, getylepidokrokit. I to jest ta warstwa, która też tutaj występuje. Natomiast Butehamon, ryjąc, że tak powiem, swój podpis, zniszczył tą warstwę i tutaj nie ma. Natomiast została ta warstewka spodnia, która tu występuje, ciągnie się w tą stronę. Co z tego wynika? Tutaj, proszę Państwa, są analizy chemiczne, analiza strukturalna, rentgenowska, fazowa, pokazująca, co też znajduje się na powierzchni spatynowanych wapieni tebańskich. Czy to w świątyni, czy to przyrodniczo spatynowanych. No, okazuje się, że tutaj minerałów jest cała ducka, przenajróżniejszych. Oczywiście dominuje kalcyt. To jest ten pik. Jest nieco tutaj kwarcu, trochę dolomitu się pojawia, ale są też minerały bardzo rzadkie. Na przykład to jest węglan magnezowo-manganowo-wapniowy, wtórny, który powoduje zabarwienie, tą patynację, prawda. Pojawia się pały gorski, to jest minerał z grupy glinokrzemianów zaliczanych do grupy minerałów ilastych, właściwie metamorficzny, ale jest, pojawia się sepiolit. Także ta patyna rozwijająca się zarówno na świątyni, na murach świątyni, jak i na skałach w Deir el-Bahari, no jest bardzo interesująca i skomplikowana. Ona się tworzy w ten sposób, że dzień i noc skały są nagrzewane i stygną, nagrzewane i stygną dzień po dniu. Jak stygną, no to z wnętrza skał wychodzi ślad wody, odrobina, znikoma ilość wody wychodzi ku powierzchni. Jak słońce przygrzewa, ta woda odparowuje i z niej krystalizują rzeczy, które w tej wodzie były rozpuszczone, z tej wilgoci. I to się tak dzieje tysiącami lat, aż prowadzi do tego, że jasna skała pokrywa się ciemną patyną właśnie zbudowaną z minerałów manganu i żelaza. Tutaj zabawiłem się w pomiary grubości patyny. No i ona jest od 850 mikronów do powiedzmy 20 mikronów. Tak rozstrzał grubościowy jest bardzo poważny, przy czym to są grubości patyny pierwotnej. To jest najstarsza patyna. No ona jest bardzo gruba, no stosunkowo gruba, ma 0,8 mm, prawda? Natomiast młode patyny, patyna, która znajduje się w tym wydrapanym przez podpis Butehamona miejscu, ma no, grubość 20 mikrometrów. Ponieważ wiadomo, jest, że Butehamon żył w konkretnym czasie, to można sprawdzić, że od tego czasu, kiedy on się tu podpisał, minęło tyle i tyle lat, no i dzieląc grubość patyny przez ileś lat, uzyskuje się tempo powstawania patyny. Do czegoż to jest potrzebne? No, jeżeli mamy taki przelicznik, z którego wynika, że patyna może się tworzyć w tempie mniej więcej 0,8 do 10 mikrometrów na rok, czyli to jest no, dość duży zasięg, od 1 powiedzmy do 10 mikronów za rok, to jeżeli mamy patynę, która ma grubość 800 czy 800 mikrometrów, no to wiadomo, że ona powstawała, no, przez, można policzyć przez określony czas, prawda? Tym sposobem, w sposób no, bardzo przybliżony, ogólny, można mówić o tym, który fragment skał, naturalnych skał, w wychodniach skał jest starszy, który jest młodszy, ale też można mówić o patynacji bloków kamiennych w świątyni, mówiąc
że ta część jest starsza, jest powiedzmy związana z pierwszą fazą budowania świątyni, a ta to już jest reparacja, prawda? To już widać, że coś się podziało. Parę słów o pigmentach malarskich. No tutaj, proszę Państwa, widać, że został, to też jest z kaplicy Amona, fragment, który sam odpadł, bo tam nikt niczego nigdy nie odbijał. To są fragmenty, które leżały w różnych miejscach. I widać, że tutaj są żółte takie, prawda, fragmenty i zielonkawe, zielonkawo-niebieskawe, powiedzmy, typu turkusowego. Pod mikroskopem skeningowym to wygląda w ten sposób. Tu mamy rozmieszczenie różnych pierwiastków. Widać, że tutaj pojawia się siarka jest i trochę jest różnych innych pierwiastków. Nie będę wchodził w szczegóły. W każdym bądź razie widać, że minerały, które były brane do malowania, no raczej nie były ucierane, a raczej były kruszone. Dlatego, że minerały po utarciu w moździerzu czy młynku, no tracą swoją barwę. Powierzchnia ziarn jest zniszczona wtedy i farba nie ma koloru takiego jak minerał, tylko zmienia kolor. Tutaj mamy żółty pigment, który no, jest na symbolu Boga Słońca, prawda, narysowany. No on z kolei wygląda w ten sposób w mikroskopie skeningowym. Tutaj mamy analizę spektrofotometryczną w podczerwieni, pokazującą, że w tym żółtym jest domieszka składnika organicznego, w tym żółtym barwniku. Nie wiadomo, z czym oni mieszali te minerały służące do malowania, ale na pewno mieszali na przykład z woskiem pszczelim. Dzięki temu te malowidła, no bo sama farba to by odpadła, a tak to musiało być jakieś lepiszcze do tych minerałów, więc prawdopodobnie używali wosku pszczelego, ale też i rodzaju oleju, być może olej albo z lnu, albo z oliwek nawet. No i takie odpadki tam leżą w różnych miejscach. Pomalowane na czerwono, no to ta czerwień to wiadomo, że to jest hematyt. Zaraz Państwu pokażę, że tam, tu mamy analizę tej czerwieni, prawda? Widać, że jest i siarki troszkę, i żelaza. No długo by o tym mówić. Ciemno-szary kolor to jest prawdopodobnie związany z obecnością sadzy. Smaruje się w każdym razie, to sadzę też mieszano z różnego rodzaju substancjami wiążącymi. No i tak ogólnie można powiedzieć, że następujące minerały w świątyni Hatshepsut w malarstwie zostały odkryte. Niebieski azuryt, zielony chloryt albo malachit, czerwony hematyt lub getyt limonit, żółty jarosyt i siarczany, zielony też malachit, turkus, odmiana i turkusy, biały kalcyt, gips, minerały ilaste, prawdopodobnie kaolinit, no i czarny, no to właśnie sadza, o której wspominałem. No penetracja rejonu świątyni, tam wędrówki po terenie pozwoliły znaleźć konkrecje mineralne, które są wypełnione hematytem, czerwonym barwnikiem, i analizy składu mineralnego i chemicznego tego hematytu z tych konkrecji dokładnie odpowiadają składowi mineralnemu czerwonego barwnika na malowidłach w świątyni Hatshepsut. Żółty występuje w lokalnych jarosytach i siarczanach i też bez wątpienia odpowiada temu, co jest w świątyni. Czyli te dwa składniki, te dwa minerały służyły do produkcji lokalnych farb i były wykorzystywane. Jeśli chodzi o te barwniki naturalne występujące w łupkach, esnach, to jeszcze zawierają anhydryt, no przede wszystkim hematyt w dowolnych ilościach,
bazanit, czyli półwodny siarczan wapnia, trochę kwarcu, getytu, czyli alfa EVOH, prawda, związek żelaza, też czerwony. Tutaj mamy inny kolor barwy, analizę fazową rentgenowską innego barwnika. Skład jest właściwie trochę podobny, przy czym tutaj jeszcze się pojawia trochę więcej getytu, który pojawia się glauberyt między innymi, czyli to jest siarczan sodowo-wapniowy, czyli na miejscu mieli glauberyt, który też mógł służyć do mumifikacji. No i jeszcze następne składniki, które tam zostały rozpoznane. No widać, że tutaj jest ich dowolność. Z tych minerałów, które zostały znalezione w pobliżu świątyni Hatshepsut w warunkach geologicznych, w warstwach geologicznych, zostały zrobione farby przeze mnie, które, no, mamy tu podany skład, ile czego dodano i tak dalej. Żółty bez wątpienia jest lokalny, ten kolor lub ten występują powszechnie właśnie w malowidłach czy w pomalowanych płaskorzeźbach właśnie w świątyni, ale pewnie i w grobach też. I okazuje się, że lokalnie występujące minerały w warstwach geologicznych, które mogły być wykorzystywane do, były wykorzystywane do malowania obiektów, różnych obiektów świątyni, no to mamy tutaj hematyt czerwony, getyt brunatno-czerwony, anhydryt biały, bazań biały, gips też biały lub przeźroczysty, baryt biały, glauberyt żółty, żółtawy, natrojarosyt, to jest odmiana jarosytu, żółty kolor, kwarc używany był też jako biały, częściowo przeźroczysty, no i kalcyt. Także sporo było miejscowych minerałów, które nadawały się do robienia farb. Te badania, które zostały opublikowane, dowodzą przede wszystkim tego, że używano barwników, no zresztą to widać, barwników monomineralnych albo prawie monomineralnych. Nie mieszano białego z czerwonym, nie rozcieńczano, nie robiono odmian, odcieni różnych barw i tak dalej. Także nie mieszano na przykład zielonego z białym, żeby otrzymać jasnozielony, ciemnozielony kolor i tak dalej. To zostało dopiero wprowadzone później. Dlatego też większość płaskorzeźb, większość malowanych obiektów w świątyniach i w grobach jest, no, taka kolorystycznie powtarzająca się, jest po prostu monomineralna albo prawie monomineralna. Te badania, o których Państwu wspomniałem, no troszeczkę uszczegółowiły różne elementy związane ze zdobieniem świątyń i grobów, prawda? No przede wszystkim używano, ile się dało, lokalnych surowców, lokalnych pigmentów malarskich. Natomiast bez wątpienia turkus, malachit i azuryt importowano, i to przede wszystkim z Synaju. Lapis lazuli, jeśli chodzi o barwienie farby, był niezwykle rzadko używany, dlatego że to był zbyt cenny kamień, żeby robić z niego barwniki. Azuryt, niebieski minerał węgla miedzi, był, no, w miarę dostępny właśnie na Synaju, trzeba było kawał go przewieźć przez Morze Czerwone, ale był dostępny. Natomiast lapis lazuli transportowano z Afganistanu w tamtych czasach, prawda, więc kawał drogi. No i tym się chciałem z Państwem podzielić. Bardzo dziękuję za cierpliwość i za wysłuchanie. Kłaniam się.